A gościem w Radio Wiktoria jest dziś ksiądz Rafał Babicki, przewodnik Łowickiej, pierwszej młodzieżowej pielgrzymki na Jasną Górę. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym roku wyruszacie już po raz 18 tradycyjnie, 6 sierpnia. 6 sierpnia, 18 pielgrzymka, taka inna troszeczkę, bo 18, tak chcemy troszeczkę świętować, cieszyć się z tego, że to tyle lat udało nam się wytrwać pielgrzymować, być przy tej całej idei pielgrzymowania, przy tym takim ruchu pielgrzymkowym. No i z tego powodu wielka radość, tak? To, to liczba, która już mówi wiele za siebie sama raz, że ilość pielgrzymów, osób tych rekolekcji odprawionych, bo to w takim właśnie w takim, byśmy powiedzieli, przeglądzie duchowym zawsze na to patrzymy, nie tylko że tam 18 razy poszliśmy, ale 18 razy program duchowy 18 Razy, tyle osób, tyle czasu modlitwy, tyle czasu na sakrament pokuty, pojednania, na rozważania, rozmowy, też taka przestrzeń, takie miejsce tych osiemnastu pielgrzymek, gdzie rodziły się powołania, powołania do życia sakramentalnego, małżeńskiego, zakonnego, gdzie wiele osób no, odnalazło swoją drogę do Pana Boga, do drugiego człowieka. Zazwyczaj mówi się, jeżeli myślimy o pielgrzymce, o pielgrzymowaniu mówi się o trudzie pielgrzymowania, a trud organizowania pielgrzymki. No tak, ja zawsze zwykłem mówić, że. W tym czasie, właśnie w lipcu, to yy, mnie, jak pielgrzymi mówią, że mnie, nas bolą nogi, a mówię, a w lipcu mnie boli głowa, tak? To jest, to, jest, no to, jest, no to jest ten trud, właśnie, gdzie trzeba tutaj raz, że osoby, sprawy organizacyjne, też takie i prawne, bo tego teraz coraz więcej się gdzieś tam wychodzi, pokazuje, chociażby kurs na kierowanie ruchem, który jest obowiązkowy i wiele takich innych spraw organizacyjnych, tak? To też musimy się dostosować do tego, co jest, na przykład ta ustawa śmieciowa, nas też, Przecież też będziecie segregować. Segregu ale my już segregujemy od kilku dobrych lat, zgniatamy, segregujemy korki odkładamy, zbieramy na jakiś tam szczytny cel. Także to poza tym nasze służby też jeszcze, jeszcze segregują, tak, żeby te tych śmieci, tych worków była jak najmniejsza ilość i to też nas obowiązuje wszystko. Nie należy zapominać, że to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne, bo mi muszą czuć się bezpiecznie, muszą mieć coś zjeść, muszą gdzieś spać i szczęśliwie dotrzeć na jest górę. No więc właśnie to są takie czynniki zewnętrzne, których jest bardzo wiele, dlatego też. Nawet kwestia poszukiwania osób do służb, osób bardzo odpowiedzialnych i tak samo jak porządkowych w grupie. Ale także i, i tych, którzy stanowią służby centralne. Ja zawsze tłumaczę. Słuchajcie, wy pielgrzymujecie w inny sposób. Troszeczkę to inaczej przebiega, tak? Wasz trud to jest, kiedy przychodzi ten pielgrzym troszeczkę zmęczony, może troszkę czasami z pretensjami, czasami mówię, bo to tam wiadomo. I trzeba tutaj zrozumieć: tu trzeba stanąć ponad tym wszystkim, służyć i jeszcze się cieszyć z tego, i mieć satysfakcję, że, że się służyło. Czy pielgrzymów przybywa na tej łowickiej pielgrzymce? No niestety yy, nas troszeczkę ubywa, znaczy utrzymuje się to. Przez ostatnie lata, w jakimś takim poziomie do tysiąca osób razem ze służbami, ale troszeczkę nas ubywa. Mam nadzieję, że w tym roku będzie nas troszkę więcej, kładziemy nacisk na taką pracę właśnie w parafiach, bo to jest bardzo ważna sprawa, to jest ten element. Jeśli ksiądz idzie z danej parafii, to i młodzież, że ta, aha, bo znamy tego księdza, to z nim idziemy, tak? Tak, ale pielgrzymka łowicka, młodzieżowa, to jest tylko z nazwy. Ona jest, z tego co się zorientowałam przez te lata, dla wszystkich handlowych. Oczywiście, że są, tak. W tak i są góra. Młodzieżowa w sensie takim, może porównawczym do tej, która idzie w maju y, na zesłanie Ducha Świętego. Młodzieżowa, no bo, bo ruch młodzieżowy i tak dalej, i te, i te wszystkie aspekty, ale zapraszamy wszystkich, tak? Każdy w każdym wieku może czuć się młody duchem i wyruszyć na pielgrzymkę i naprawdę dla siebie odnaleźć tam miejsce właśnie pośród młodych ludzi, którzy czegoś szukają, którzy czegoś więcej chcą dla siebie w życiu. Zapisy już się rozpoczęły. O czym pielgrzym albo o czym osoba, która chce pielgrzymować powinna pamiętać zapisując się na pielgrzymka. No pierwszą taką najważniejszą sprawą to jest taka kwestia, w której grupie chcemy pielgrzymować, tak? Ja zawsze wskazuję, że lepiej pielgrzymować w grupie z danego rejonu, dlatego, że tam ktoś idzie ze znajomych, znajomych też można poznać nowych, zawsze ktoś dopomoże, kwestie jakiejś takiej też komunikacji, czy, czy porozumienia się, chociażby w kwestiach, czy powrotu nawet, czy, czy samego w ogóle pielgrzymowania. Jak to się mówi, ze swoimi jak się idzie, to jest oczywiście lepiej, ale można to sobie wybrać grupę. Pamiętamy o tym, żeby żeby zapisać na pielgrzymkę w sensie podawania swoich danych tak, Czyli PESEL. Osoby niepełnoletnie muszą przynieść karteczkę tak, od rodziców, pod czyją opieką idą na pielgrzymkę, bo to jest bardzo ważna sprawa. I też no, świadomość tego, jak się przygotować. Tak? Czyli te parę tych elementów, typu buty. Najlepiej takie już rozchodzone, takie, które jak ja zwykłem mówić, pod częstochową straciłyby życie. To są najlepsze buty, bo one są rozchodzone nigdy. Nowe buty, nie? bo to nie czas będzie i pierwszego dnia, drugiego, zaraz będą obtarcia, zaraz będą bąble. Na pewno też trzeba pomyśleć sobie o takich wygodnym stroju pielgrzymkowym. To jest... Ale odpowiednim na Odpowiednim, oczywiście. Na w regulaminie, tak, w karcie pielgrzyma jest wyszczególnione, naprawdę jesteśmy na bieżąco, jeśli chodzi o pewne takie modne dzisiaj ubiory, żeby, żeby nie było to takiego, coś, co się narzuca, tak, czy jest jakąś taką rewią mody. Idziemy w sposób skromny. Wiadomo, że płaszcz od deszczu, chociaż w tym roku nie będzie padało, ale warto z sobą mieć oczywiście śpiwór, karimatę, tak. A czy pielgrzym musi zabrać? ze sobą namiot, czy, czy coś do jedzenia musi mieć ze sobą pod Więc ręką? tak, my mówimy, żeby namiot był, bo to jest też taka forma dość dobrego pielgrzymowania, takiego doświadczenia, że trzeba troszeczkę tak o siebie się zamartwić, tak kompleksowo. Aczkolwiek no coraz mniej namiotów. Grupa błękitna, która jest Sochaczewa, ona jest całkowicie, opiera się ich nocleg na, na, na namiotach, tak, pole namiotowe, oni mają własną kuchnię polową, więc to troszeczkę inaczej wygląda, ale mówimy, żeby brać, dlatego, że niby z gospodarzami już po trasie jesteśmy umówieni, niby wszystko jest ustalone, ale niech by się okazało, że na przykład deszcze się pojawiły, tak, przed pielgrzymką, jest mokra łąka, tak, i na przykład tu nas nie wpuszczą, gdzie trzeba gdzieś dalej pójść, tak, czy na przykład, nie wiem, coś tam się innego dzieje i już trzeba się organizować w innym miejscu, tak, nie, niekoniecznie, niekoniecznie na przykład nie, nie zaproszą nas do domu, tylko na inne miejsce, no i gdzieś wtedy trzeba z tego namiotu skorzystać, tak, różnie bywa, e, wiadomo, że idziemy i, i korzystamy z tego, co nam gospodarza. Że pozwolą skorzystać. Za to zawsze dziękujemy. W zeszłym roku ukłuło nam się takie, takie powiedzenie, że za wszystko dziękujemy taką walutą 550, czyli 5 razy Ojcze Nasz, 50 zdrowaś Mario. Za to jak bo jak podziękować? No 5,50 po prostu, tak, to możemy, to możemy dać. Więc z tego względu też no, mówimy, idźcie w stronę namiotów, tak? Może się okazać, że gdzieś tam będzie, będą problemy noclegowe, tak A co z jedzeniem? A jedzenie, oczywiście takie podstawowe rzeczy, jeśli ktoś tam lubi, ma swoje tam ulubione jakieś chlebki, teraz są takie modne, czy, czy jakieś tam słuchaj oczywiście, że tak, chociaż to też jest do nabycia w sklepiku. Mamy na terenie pielgrzymki dwa nasze sklepiki, tam jest woda, tam jest chleb, są też konserwy, pasztety, słodycze są. Są też te chlebki, i tutaj jeszcze takie inne, nie będę może reklamował, ale rogaliki bardzo smaczne, nie będę mówił nazwy, bo to będzie kryptoreklama, a aczkolwiek, no właściwie to wszystko jest. Także jeśli ktoś się nie zabierze z sobą jakiegoś tam, jakiegoś problemu z głodu, naprawdę nie padnie, a. Nie ma takiego dnia, żeby przed południem, w południe i po południu nie było gdzieś zupy po drodze. I to w niektórych miejscach naprawdę to są tak gar kuchnie wielkie, że nie jesteśmy w stanie tego. Mamy termosy na których zabieramy to, no bo gospodarze mówią księże, no co my z tym zrobimy? Więc my musimy to zabrać z sobą. Czyli jest zapecze gastronomiczne i sanitarne też jest o czym warto Sanitarne, pamiętać. tak. Od kilku dobrych lat, jak my to mówimy, jeżdżą za nami to i to je. I to faktycznie jeżdżą. Zawsze się zastanawiam, jak to będzie wyglądało technicznie. A to po prostu jest laweta, i te kabinki są na lawecie, tylko schodki pan wystawia. Jeździ za nami też tutaj brat Marcin jest taką postacią bardzo dla nas właściwą pielgrzymkową, jak my to wiem, bo sam kiedyś pielgrzymował. Więc to jest właśnie to jest super. Czyli on rozumie, o co chodzi. Tak? Rozumie, o co chodzi. Właśnie ja, ja też jak ktoś chce w służbach być, to zawsze się pytam, czy chociaż raz przeszedłeś całą całość pielgrzymki. Bo jak ktoś był pielgrzymem, to rozumie, jak pielgrzym reaguje, wie, że to jest naprawdę jeden dzień jest fajny, drugi jest kryzysowy, trzeci czwarty. Przed Częstochową jest euforia, i dlatego też, jak takie są osoby, wiedzą jak reagować, po prostu nie czują to. No i te toalety, które jadą za nami, to naprawdę to jest wielki luksus. Jest to co prawda koszt, pewien największy chyba, jaki ponosimy, no ale udaje się pozyskać sponsorów w tej materii, więc jakoś tam sobie radzimy i jest to naprawdę dobra rzecz. Dziewięć grup w tym roku również idzie tak? Tak, dziewięć grup pielgrzymkowych. O dziesiątej mówimy, to są służby. Gdzie można się teraz zapisywać, a gdzie ci spóźnialscy jeszcze będą mogli? Teraz zapisujemy się w swoich parafiach. Idziemy do kancelarii parafialnej, do biura parafialnego, do księdza proboszcza po świętej, zapisujemy się w parafiach. Następny etap to, etap to będzie u przewodnika grupy. Szukamy na stronie internetowej. Jeśli ktoś nie wie, idzie pierwszy raz, no to musi zajrzeć sobie na stronę internetową. Tam też jest numer telefonu do mnie, można zadzwonić, ja podpowiem, gdzie. Ale zazwyczaj u swojego księdza proboszcza też uzyskają taką informację, kto jest przewodnikiem i w w której parafii jest przewodnik. No i taki ostatni etap, na którym można się zapisać, to jest w dniu wyjścia pielgrzymki. Działa wtedy sekretariat pielgrzymkowy i wtedy wiele osób się zapisuje, szczególnie ci, którzy idą, któryś tam raz kolejny wiedzą, że a, no to dość szybka sprawa. Otrzymują w tym roku pielgrzymi pakiet, kartę pielgrzyma, kartę taką informacyjną dla rodziców i taka nowość w tym roku y, zrobiliśmy opaski takie, jak są y, no takie, ja słyszałem, że to są żelowe albo takie z takiego tworzywa dość lekkiego, opas Wygląda w ten sposób, że rozpoczyna się krzyżykiem i jest y, dziesiątek różańca. I kończy się, i jest napis 18up 2013, każda grupa w swoim kolorze. Także to jest taki gadżet Czyli nie pielgrzymkowy. To jest dziesiątka, ale później tak. I pozostaje, element, tak, tak? pozostaje na, ca na cały rok właśnie z tym dziesiątkiem różańca wychodzimy. Tak na koniec, już, bo o samym programie duchowym jeszcze spotkamy się na pewno przed wyjściem pielgrzymów w, w trasę i będziemy rozmawiać. Tak na koniec, jeszcze troszkę o haśle. Panie przymnóż nam wiary. Trudno w roku wiary nie, nie, nie wędrować pod hasłem, które który nawiązuje do tego roku wiary. Hasło to yy, powstało z tego, z tego względu, że chcieliśmy wyjść z, takim, yy, z taką Ogromną prośbą, bo to, pielgrzymowanie jest takim wyjściem do. Tak? Wychodzimy z miejsca, dokładnie z Łowicza, ale także wychodzimy jakby ze swoich miejsc, ze swoich domów, ze swoich spraw, wydarzeń, różnych sytuacji życiowych. Idziemy na jasną górę. To hasło to jest też, tak, Panie, przymnóż nam wiary. To jest zwrócenie się do Chrystusa o pomoc, o łaskę nad... wiary, nadziei, miłości, o takie, o takie spotkanie z Chrystusem, który chce jakby na nowo każdemu z nas przedstawić, w każdym położeniu życia, jakim jesteśmy, osoby wcześniej czy później urodzone, czy, czy osoby powołane, czy, czy młodzież, żeby każdy na swoim etapie zobaczył, co Pan Bóg dla niego na ten czas przygotował, nie? przez właśnie to pomnożenie tej wiary, z którą idziemy. Bo już sam, sama decyzja o wyjściu na pielgrzymkę jest aktem wiary, ale y, kiedy pójdziemy na pielgrzymkę, to zobaczymy jeszcze, co Pan Bóg dla nas przygotował, co Jezus Chrystus chce nam pokazać, na co zwrócić uwagę w naszej wierze, która no, czasami jest taka, jaka jest letnia, słaba. I dlatego prosimy, przymnóż nam wiary. Idziemy i chcemy tego pomnożenia naszej wiary. Dziękuję, a ja przypomnę, że gościem w Radzie Wiktoria był dziś ksiądz Rafał Babicki, przewodnik Łowickiej, pierwszej pielgrzymki młodzieżowej na Jasną Górę w tym roku już osiemnastej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam na pielgrzymi szlak. Zapisujcie się w swoich parafiach.